Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. I co? Interko! WTF! Moi drodzy, widzimy się na kanale WTF. Dlaczego WTF właściwie dostał osobne jakby podsumowanie roku 2019, jest mój bazowy kanał, na którym też było podsumowanie roku. Ba, na gamingowym też było podsumowanie roku. Czemu? Klocko, Zaur, WTF i Klocko grał, rozstał jakiegoś rozstrojenia jaźni? Moi drodzy, otóż ostatnio znalazłem sobie chwilę czasu, zacząłem porównywać jakoby sobie subskrypcje z tego kanału. I kiedyś myślałem, że one na pewno są bliskie, ale wiecie, że przeogromna liczba subskrypcji na tym kanale, ponad połowa, to są subskrypcje pi razy drzwi na oko oczywiście, bo nie ma jakiegoś algorytmu, który by tam porównywał, ale wiecie, no, jak człowiek jedzie i patrzy na tą liczbę subskrybentów, to widzi, kto go subuje, tak mniej więcej. Więc pi razy drzwi wyszło mi, że ponad połowa subskrybentów tu nie subuje mnie na bazowym kanale, moi drodzy, więc to jakby zupełnie inna publika, w związku z tym ja nie chcę was traktować, jak już to mówiłem dziś na kanale gamingowym, zresztą też jako takiego doczepnego wagonu, że mówię, a wiecie, to z bazowego kanału. No właśnie, moi drodzy, jest to zupełnie inny kanał i ja chcę, by to był inny kanał, chcę troszkę zrobić tak, by faktycznie traktować jako was jako osobny byt, moi drodzy, zdecydowanie nie mylić z odbyt. Zdecydowanie chciałbym was traktować właśnie jako ludzi, którzy może nawet niekoniecznie lubią Lego, oglądają mnie, bo lubią podróbki. Albo lubią bekę, po prostu, moi drodzy, i tej beki na pewno nie zabraknie w przyszłych miesiącach, w przyszłych może nawet latach, bo nie oszukujmy się, kanał ma się dobrze. 2470 subskrypcji, moi drodzy, wow, to półtorej roku nawet nie trwało. Na bazowym kanale, żeby tyle osiągnąć, potrzebowałem ponad dwóch, więc gnamy jest to najszybciej mój rozwijający się kanał, moi drodzy. No i cóż, filmik dzisiejszy nie ma jakichś na zasadzie podsumowań, top 10 najlepszych, top 7 najlepszych zestawów tego roku i tak dalej. Natomiast chciałbym tak ogólnie podsumować ten rok. Przede wszystkim, moi drodzy, no właśnie, kanał w tym roku osiągnął 1000 subskrypcji, a jest to bardzo ważne, gdyż YouTube nas po prostu traktuje wtedy lepiej. Ja po prostu nawet też zaczynam zarabiać na tym kanale, choć dalej tego jakoś zarobkami nie można nazwać, no ale coś tam pada. A moi drodzy, także YouTube traktuje nas w ogóle też poważnie, jest to poważniejszy kanał, jest ta wielka jedynka z przodu. Jest to przede wszystkim rok, gdzie też porzuciliśmy taką, trochę wiecie, totalną bekę, totalną chiszczyznę po 3-4 zł. Zaczęły wchodzić takie fajne klocki jak Blocki, Kobi jest coraz więcej i przyznam się szczerze, coraz bardziej podobają mi się te klocki i będzie ich coraz więcej. Weszły, no Lele chociażby, które też były fajną alternatywą, no tylko ich za dużo nie będzie, no bo zamknie. Weszło wiele fajnych, poważnych klocków, coraz bardziej ten kanał zaczyna też eksperymentować. Playmobile, tak? Przecież Playmobil, klocki i tak dalej, no coraz bardziej eksperymentujemy, coraz bardziej szukamy tego dobrego klocka. Nie jest więc to tylko taka już typowa beka z podróbek, coraz bardziej szukamy tych fajnych, poważnych klocków. I przyszły rok również bardzo mocno będzie się na tym skupiał, byśmy dalej poszukiwali fajnych, ciekawych klocków, fajnych alternatyw, gdyż coraz więcej z każdą recenzją ich przybywa i faktycznie widzimy, że mogą być fajne alternatywne klocki w naprawdę fajnych cenach. Także w przyszłym roku na pewno będzie też tego więcej. Moi drodzy, bardzo też ważne, gdyż ostatnio mam takie wrażenie, że trochę jak na bazowym kanale, kanał złapał troszkę zamułkę, że tylko recenzja. Wiem, zaraz mnie spytacie, kiedy miasto w takim razie? Jak się ogarnie? I moi drodzy, chciałbym troszkę też urozmaicić, także spodziewajcie się wielu nowości, nie tylko będą to recenzje na kanale już, wprowadzimy troszkę też, jak na bazowym właśnie kanale, publicystyki, troszkę takich vlogów, troszkę ciekawych tematycznie, po prostu rozmów, rozważań, a i eksperymentalnych odcinków troszkę będzie, moi drodzy. Generalnie mówię, mamy na przełomie 19 i 20, czyli na przełomie, no właśnie, nie dekady, moi drodzy, nie zapominajcie, że dekada kończy się pod koniec 2020. Taka ciekawostka, którą możecie zabustnąć w szkole. Więc moi drodzy, na pewno jakby te trzy kanały, nie chcę już traktować ich jako moich gdzieś tam trzech wspólnych. Oczywiście, gdzieś te crossovery tam cały czas będą. Będą się przechodzić, nachodzić, zachodzić i wychodzić. Nie, może wychodzić, to nie. Także moi drodzy, na pewno będzie się działo wiele. Jednak chciałbym, żeby każdy z tych trzech kanałów, nie mam trzech rzeczy, a nie, może nie. Chciałbym, żeby był osobnym bytem po prostu i by tutaj każdy z nich traktował was jako oddzielny bytem. Jeden lubi gaming, jeden lubi Lego, jeden lubi podróbki, a nie, że ja cały czas traktuję was jako jedną i tą samą publikę. Chcę do każdego kanału podchodzić profesjonalnie, by działo się tu więcej, a nie gdzieś tam inwestować w jeden, a dwa trochę, nie powiem, że na doczepkę, bo nie, bo każdy kanał gdzieś od początku traktowałem jako pełnoprawny kanał, ale chcę, by były jeszcze pełno bardziej wartościowe, niczym dobry chlebek.
razowy. Także moi drodzy, mam nadzieję, że przyszło wam się bardzo spodobało, będzie się działo wiele i to również wesołych rzeczy, gdyż to jest mój najweselszy kanał ze wszystkich. Moi drodzy, w tym roku również prowadziliśmy, żeby nie mówić tylko o rewolucjach, znaczy, żeby właśnie mówić o rewolucjach, nie tylko więcej ciekawych klocków, poważnych klocków, ale i dwa odcinki tygodniowo. Na przyszły rok raczej nie zamierzam tego zmieniać, myślę, że przy dwóch zostaniemy, ale urozmaicenie będzie większe, tak jak mówię, nie będę to tylko recenzje, będzie to pi razy drzwi, może też nie przeplatane, ale na pewno będzie działo się tu więcej, moi drodzy. Powrócimy znów do fajnych produkcji filmowych, trudne klocki i tak dalej, moi drodzy. Także mam nadzieję, że przyszły rok będzie was fajny. Główną ważną informacją jest to, mówię, że gdzieś tam na pewno zamierzam inwestować dalej ten kanał i to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas, by zrobić go fajniejszym, niczym środa dzień vloga na moim bazowym kanale, który też mocno fajnie mi tam działa, który wam się podoba i również coś takiego tu się pojawi. Pojawi się kilka innych rzeczy. Nie chcę tu mówić, nie chcę tu obiecywać, gdyż wiecie, różnie bywa, potem czegoś nie dotrzymam i afera będzie, moi drodzy. Także, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, jeżeli nie należycie do tych prawie 2500 osób, to kliknijcie w subskrypcję, gdyż na tym kanale będzie działo się naprawdę wiele. Ale spotykamy się do dzisiaj, by podziękować wam za 2019 rok przede wszystkim. Dziękuję każdemu, kto mnie w jakikolwiek sposób wsparł. Czy to subskrypcją, to w ogóle super, to was tak utulił. Ale i łapeczką w górę, komentarzem, czymkolwiek, jeżeli cokolwiek tu po sobie zostawiliście, chociażby wyświetlenie, to dzięki wam ten kanał istnieje. Dzięki wam, dzisiaj tu widzimy i dzięki wam mówię, że w przyszłym roku będzie tylko lepiej, moi drodzy. Więc subujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a dziś wam bardzo dziękuję i życzę każdemu z was, by ten 2020 minął wam naprawdę fajnie, byście mieli pełno sukcesów jak zarówno prywatnych, jak i zawodowych, naprawdę, moi drodzy, więc dzięki za 19, widzimy się wkrótce w przyszłości w kolejnych odcinkach. Bye!